Hej, tu Dalmar, witam serdecznie w grze Sida Meiera Pacific Skies. Jest to kontynuacja Ace Patrolu, która wyszła parę dni temu i niesamowicie mnie to ucieszyło. Gra jest dostępna na komórki i jest dokładnie tym, czym był Ace Patrol, czyli przyjemną, strategiczną strzelawką z latadłami, tym razem z okresu II wojny światowej. Widać P-40 ładnie. Z malowaniem z wojny w czasie Chin. Zobaczymy. Ja w to jeszcze nie grałem, więc sobie zaczniemy nową grę. No, training mission, full game po prostu, żeby coś się zmieniło. Mamy cztery strony do wyboru. US Navy, flotę amerykańską, japońską marynarkę i armię lądową. Armii Stanów Zjednoczonych i japońskie. To są samoloty, którymi będziemy latać, z tego co rozumiem. Najbliższy memu sercu, pomimo tego, że nie był to jakiś super myśliwiec, to jest P-38, dwusilnikowy samolot myśliwski i chyba sobie wezmę w takim razie US Army. No dobra, wybieramy klasycznie dowódcę. Amelia startuje posiadając manewry ASA, unika uszkodzeń obrony przeciwlotniczej. Może wybrać samoloty prototypowe. Pilot testowy. Ciekawa opcja. To jest coś nowego, a ten ucieka z wrogich obozów. Ty. Potrzebuję asa. I zaczynamy. I mamy to, co... Mapkę, manewry, tak, jasne. O, parę nowości jest. Na szale są zaznaczone manewry, których nie mogę wykonać, ponieważ samolot w tym przypadku jest za nisko, na przykład. Czyli wiadomo, że nie może zlecieć niżej. Mapa jest chyba w ogóle, takie mam wrażenie, że większa, czy mi się wydaje? Może troszkę. No dobra, mam zniszczyć wieżę. To lecimy tu, najpierw się wznieśmy troszeczkę do góry. Albo nie, tutaj nie ma żadnego przeciwnika, więc... Ciach, pierwsza zdjęta. Znieś się do góry. Lekkim wznoszeniu, dzięki czemu teraz jak przynurkowałem, to było bez problemów. Coś kliknąłem niepotrzebnie. O, jakim jestem wielkim asem. I zniszczona. Świetnie. O, więcej misji jest, więcej kampanii. Z tego co widzę, latające tygrysy. To zdaje się właśnie byli Amerykanie, którzy latali podczas wojny chińskiej. Taki oddział ochotników dowodzony przez świetnego pilota, nie wiem jak się ten koleś nazywał, czytałem gdzieś jego biografię. Jeden z Polaków walczył w ogóle w Chinach w czasie, a to mniejsza, o. Historyczne jakieś wiadomości. Okej. Okay. Możemy wybrać sobie pozostałych skrzydłowych, czy skrzydłowego. Jojo w lewo może wykonać pętlę. Poproszę o panią czy pana, który potrafi, już nie, kogo wybrałem. No już lecę, nieważne, lecę na tą misję. Chodziło mi o to, że mogłem wybrać pilota, który wybrałem pilota, który wykonuje pętlę. Wysokości są właśnie oznaczone i maksymalna jest trójka, na której jestem. To jest ta cyferka, symbolizuje, jak samolocik jest wysoko. Co to mamy? Wrogi samolot, który będzie nam wykonywał zdjęcia zwiadowcze. Ja tutaj nie będę się z nim patyczkował specjalnie. Nie wiem, czy on ma karabiny z przodu. 27%. Powinienem być, jestem od niego zwrotniejszy na pewno. O, w dobrą stronę nawet skręcił. Teraz mu wychodzimy na ogon. Ostrzelamy go. Tak jest. O, nowinka jest. Nie kojarzę, żeby spadochrony były w poprzedniej części. No i to było dosyć proste. Nauczyła się nowych manewrów koleżanka i awansowała na sierżanta. Co tu mamy? Jakieś power manewry. Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć. Silne manewry. Mogę się wspinać w lewo, ostro. Mogę wylądować. Mogę ostro zanurkować.
Tu mogę zmienić kierunek bez... przesunąć się w lewo lub w prawo bez zmiany kierunku, o co widzę dobrze na tym. I pełna pętla. Poproszę pełną pętlę. Jak ktoś wsiądzie na gonie, to mam nadzieję, że dzięki temu będzie można uratować sobie tyłek. Dostałem też lepszy karabin. Oczywiście ty dostaniesz. To się łatwo, warto inwestować w asa, że tak się wyrażę, z tego co kojarzę w tej grze, żeby rozwijać maksymalnie jednego pilota, chociażby tak mocno jak się da. No i mamy chmury. Chmury i wrogi myśliwiec. Lecimy. Zanim. Jak tak polecę, to on mi wsiądzie na ogon. Tu z bok i wtedy, więc ja sobie przynurkuję, żeby uniknąć ognia. Tak jest. I teraz ty ostro w lewo, a ty w chmury. Dobra, sprytnie go uniknąłem. Zawróć chmurki. Ty wychodzisz mu na ogon. Chłopak się tego nie spodziewał. Wznieś się. Nabierz mi trochę wysokości. Świetnie. I mamy pierwsze zestrzelenie. Czy drugie w zasadzie, ale pierwszy myśliwiec poszedł do piachu. Nie wiem, czy on mógł mi oddawać w tej misji, bo to jeszcze cały czas trening. No i piloci otrzymują wszystkie manewry asów po 20 zwycięstwach. Mamy upgrade, zwiększa maksymalną wysokość. Oczywiście aso widać. Mamy 4 pilotów w komplecie. Wybierzmy sobie może ten na początku. Stopień trudności. No i o właśnie, latające tygrysy. Oficjalnie pierwszy amerykański ska grupa, która została utworzona przez pilotów amerykańskich wojskowych. Ze zgodą prezydenta Roosevelta walczyli jako część chińskich sił powietrznych. Dowodzona, o właśnie, przez tego oficera trzy dywizjony myśliwskie, 20 samolotów każdy. No właśnie, to jest, pokazuje jakim to byli, jacy to byli świetni piloci. 200 zestrzeleń przy stracie 14 własnych pilotów. Oni naprawdę tam stanowili różnicę. No dobra, mamy misję. Pogoda jest w porządku. Bum bum, 3000 punktów. To jest nazwa kodowa misji. Będziemy musieli bronić Dauntlessy, bombowce nurkujące na swojej dronie, drodze do celów. Wybieramy dwóch pilotów, wybieramy mojego asa. Czy ciebie wziąć, koleżanko? Weźmy kogoś. Kogoś mniej rozgarniętego. No i tu zaczyna się już zabawa. Ponieważ mamy na czerwono oznaczone wrogie miejsca i to są same takie brzydkie, które mają działa przeciwlotnicze. Jest jakiś wrogi samolot, a my mamy to zbombardować. Więc tak, chłopaki, wy lecicie. Wleciałem na teren artylerii przeciwlotniczej. Jak to miło w ogóle. Ale mapka jest dużo większa, czy nie? To znów wrażenie było. Dobra. Wyrównaj. Wyrównaj. Dauntless, nie wiem co on robi tutaj. Dwóch jest przeciwników w ogóle. Wznosimy się do góry, poproszę. Nabrać wysokości. Wysokość oznacza życie w grach. Czy w walkach myśliwskich generalnie. Zwrot, lecimy na czołówkę. Z
zmiarkowaniem. Niech będzie. Jesteś gorszym pilotem. Wyrównaj. Znieś się. Nie ostrzelali mnie jeszcze. Ja mogę. Dobrze, jakie piękne. Mayday, mayday, pierwsze zestrzelenie. Dobrze, strasznie mocno ten. A ty pociśniesz dalej do przodu, żeby... 4% tylko, dobrze. Teraz trzeba było wyjść sprytnym manewrem spoza... Gdzieś nie tak kliknąłem jak trzeba. 13% to mnie nie interesuje. Zjeżdżasz w dół. Znowu jestem nad stanowiskiem wrogiej artylerii przeciwlotniczej. On wykonał jakiś ładny manewr, który spowodował, że on mi wszedł na ogon. Na szczęście jest na tyle daleko, że to mu zrobię niespodziankę. Wznoś się. Tak. On wykonał zwrot. No niedobrze, niedobrze. Zawracaj. Ty do góry. Nadział się na obronę przeciwlotniczą i działko mojego myśliwca, bombowca Dauntlessa. No i dobrze. Może tak miało być. No właśnie. Koleżanka nauczyła się nowych manewrów. 24% już kozmą, trochę została ostrzelana. Beczki. To są beczki roll manewr. Weźmy sobie. Thank you, sir. Jest nasz as. Radar reports multiple bogies inbound. Scramble two fighters. Dobra, lecimy przechwycić nieprzyjacielskie myśliwce. Przypisać pilotów. Dwóch. Ona ma uszkodzenia, ale może lecieć. Yes, sir. Yes, sir. Więc my przypiszemy świeżynkę. Rozumiem, że się będziecie naprawiać. Co to jest? Doradcy. Aha, informacje o pilotach, którzy są na patrolu i każdy z nich posiada jakieś tam dobre ulepszenia. K-27 Nate. Dosyć zwrotny, ale wolniejszy od naszych samolotów, z tego co widzę, zwłaszcza w nurkowaniu. Czyli wiadomo jak uciekać. No to lecimy. Mamy chmury, to może to wykorzystamy. Spokojnie, ty zwrocik. Nie, misklik. Wypadniemy na nich z chmur. Tak, nas nie widzą. Jeszcze raz do przodu. Tu. Dzień dobry, przywitamy się. Jeden nas zauważył, a drugi nie. To tak, ty bierzesz tego. A ty jak się tak ustawisz, to ten cię przeatakuje może za nurku. Dobrze. Za nim. Teraz tak, co ty mógłbyś zrobić? Jak odejdziesz w prawo, odejdziesz w prawo. Dobrze, kolega zrezygnował z ataku. W taki sposób. Zrób ten przechył. Będziesz musiał wyrównać. Wyrównaj. Tu. Wyjdziesz, mam nadzieję, na pozycję strzelecką. Jeżeli nie wiem, znowuż miejsc klik, kurde. Wyrównaj. Jestem już nisko nad ziemią. Niedobrze. Wyrównaj. Już tu Japończyk w chmurach krąży. Tu chłopak... I tak ci zrobię taki numer. Mam nadzieję, że...
wychodzi na... wyjdzie na pozycję strzelecką chłopak. Tu krążymy w chmurach. Wyrównaj. Może ci nie zestrzeli, już leci drugi sęp. Dawaj za nim. 6%. Co tu robić? Co tu robić? Ostry zwrot w prawo nad artylerii. Leć na pomoc koledze. Bo tu sępy się zlatują. Już tylko jeden manewr został do zrobienia. Ale ty pomożesz może mu. No i... trafiłem w silnik. 8%. Mocno cię strzelał. Uciekaj. Myszko do dziury, ty go zastrzelisz. Miło. W chmury. Lecisz w chmury. Ty za nim. Tu chłopak się wznosi. Nabierz wysokości. No i znowu źle. Strasznie ciężko się klika. Teraz mam nadzieję, że wyjdziesz mu na pozycję strzelecką. Do góry, wznieś się, nabierz prędkości. Tracimy wysokość, niedobrze. Wzniesiemy się. Wznosimy się, nabieramy wysokości. No. Za nim. To jest też fajne, że nie na jednym heksie mogą, że tak się wyrażę, siedzieć. Wyrównaj. Na jednym heksie obydwa samoloty naraz. Trzeba spokojnie klikać. Czy on nam ucieka z pola walki? Mam wrażenie, że trudniej niż w poprzedniej części jest dorwać tych gości. I proszę, mamy cię. I zestrzelenie. Po jednym na głowę. Bardzo dobrze. Tak jest, do samego domu. Nauczyła się koleżanka nowych manewrów. Ten manewr mi się strasznie podoba. Weźmy go. Thank you, sir. I Inmelmana się nauczyła. To weźmy. Mamy upgrade, siła ognia. Thank you, sir. Odprawa. To 5000 punktów. Mamy chronić bazy zaopatrzeniem, przypisać pilotów. Wybierz pilota. Czemu się nie naprawiła? Yes, sir. No to weźmy, jeśli to ma być as. No, tym bardziej, że tutaj ta dwójka może... ten może być groźny. Enemy planes approaching. Jest jeden na dwóch. Tak, i ten kolega jest tym asem. Tu jesteście. To tak, do chmur. Chmury. Jedyna szansa, że jakimś nagłym manewrem wyskakując z chmurek, gdzie was zaskoczę. Wyrównaj. Jestem w chmurach, nie widać mnie, oni też, tylko że nie są wyżej, to jest mój problem. W dużym przeciążeniu wykonaliśmy manewr.
Dobra. Wznoś się. Jest pierwszy. A drugi się nie pojawił. Żeby mi na ogon nie wyszedł. Więc ja sobie jeszcze zrobię zwrot. A w tą stronę wyszedł. Kurde, gdybym wiedział, to bym mu wszedł na ogon. No, ale losowy manewr to na szczęście był i w odpowiednim kierunku. Strzelał nasze składy z zaopatrzeniem. Gaby. Będzie fail. Wyrównuj, musisz nabrać wysokości, bo latasz. Strasznie wolno latasz. Tam Japończycy się pastwią nad naszą bazą, ale już mi lecą na spotkanie, tylko że oni mnie pierwsi ostrzelają. To nie jest dobrze. I to we dwójkę. Chociaż nie, ten coś tu kombinuje, więc ja go nauczę moresu. 9 do 4, nie jest źle. 19. On mnie nie ostrzelał, czyli jakoś tak szczęśliwie wyszło. No proszę, mamy pierwsze zastrzelenie. Dużo przypadków było, tak myślę. I to jeszcze chyba ten lepszy pilot padł. Więc ostry zwrot przez prawą burtę. No coś się gra przecina. A nie, nie kliknąłem. Rozminiemy się z tobą, jak rozumiem. Do góry. W prawo. O, jaka ładna półbeczka. Dawaj, lecisz za nim. Artyleria go ostrzelała chociaż. I znowu będzie czołówka. Tylko uszkodziliśmy mu silnik. Do góry. I odbijasz w prawo. Półbeczką zajmujesz pozycję. To miało być wyglądać inaczej. Możesz się odwinąć. I to zrób to, tak czy inaczej, kolega cię wyprzedzi. No, nie tak to miało wyglądać. Wychodzimy mu na szóstą. Tylko ciśnij tam sprężarkę, włącz czy coś w tym silniku, bo to się kopci. U nas kiepsko ze wznoszeniem w tych samolotach. Ale wydaje się, że daliśmy radę. Dała radę koleżanka. Czy można was naprawić? Jaki humofon masz nowy? Pół pętla. Poproszę. Upgrade. Kolejny karabinek dla ciebie. Odprawa. Bombowce. A, będą leciały. Oho. Trzech pilotów. Na pewno ty. No, to dajmy w ten sposób. Co to jest? Aha, wykaz innych graczy, którzy osiągnęli ranking zestrzeleń. Ciekawe, czy w kampanii, czy w ogóle. Dobra, mamy trzech przeciwników. Pierwszopoziomowy, drugopoziomowy, trzeciopoziomowy. Takie małe asy przeleciały. Mamy Ki-21 Sali, bombowiec, który nic nie może, ale jest dosyć wytrzymały. Czemu on jest taki zwrotny? Na 4 tema. I tu są.
No to lecimy na nich. Trzymać się razem. Znoszenie. Łapiemy wysokość, ponieważ nurkowanie później jest jedyną naszą szansą na ucieczkę. Wyrównać. Podgiem trochę. Ładny szyk trzymamy. I teraz nienacka na nich wypadamy. Dzień dobry, przywitać się. Zwłaszcza jak oni są w zwrocie w odpowiednią stronę, to będą musieli najpierw wyrównać. Ten tu się odwinął półbeczką, bombowiec leci w naszym kierunku, ależ fajny taktycznie ten atak nam wyszedł. Ciebie prawie nie ma, byłeś uszkodzony przez artylerię, więc mamy pierwsze zastrzelenie. Ale ładnie nam wyszedł ten boczek. Ci tu kombinują Japończycy. 100%, jak miło, możesz się odurzyć. To był manewr asa. A, dobra, teraz tak, ty ubijasz to w prawo. Tego za 16. Dobrą pozycję wyjściową miałem, a tutaj kolega w opałach jest. Dawaj, Immelmana. Jak skręcisz w chmury, to cię będzie ganiał. Dawaj, z nurkowaniem uciekasz. Ty w tą stronę. Za nim, za bombowcem. A ty, chłopie, tam na całej kicie w tą małą chmurkę. Pomóż kumplowi. Jesteśmy w chmurach, jak nie mam. Siedliśmy na ogonie. Tu chłopak, czy koleżanka, raczej trochę ostrzelana. Wykręć w prawo dyskretnie. Nabierz chociaż wysokości, jak już musisz wyrównać. A, chyba dojdzie do celu bombowiec. Odbij w tą stronę. Za bombowcem. Failed. Mission failed. No. Fajne jest to, że można dokończyć misję pomimo niepowodzenia. W poprzedniej części od razu było... Nie udawało się to zrobić. No i zabrakło mi trochę. Aż trzech. Trzech bombowiec miał członków załogi. No i zostało nam zapolować na tego sprytnego Japończyka. Wyrównaj. Nie w tą stronę miałeś lecieć, ale niech już tam ci będzie. Na to liczyłem, że w zależności od... Dzięki temu, że wyrównam, w zależności od tego, z której strony wyleci z tych chmur, to będę mógł za nim lecieć. Dobra, żegnamy. No i cóż, mieszane uczucia. No i chyba ta kampania zakończyła się sukcesem. Tak jest. Nowości, informacje. Chłopak się nauczył nowych manewrów. Poproszę półpętlę. Raport wywiadu. Przeciwnik dostał nowe myśliwce. KI-43 Oscary. Bardzo zwrotne, bardzo dobrze się wspinające, ale dosyć wolne. Okej. Okay. Odprawa do kolejnej misji. Ja może sobie
scrambled two fighters. Czy moi piloci... Tak, po kampanii się naprawiają, czyli po czterech misjach. Mogę wybrać dwóch pilotów. To zaraz nam porządek tyle. Ja po prostu chciałem się pożegnać w tym miejscu. Pozdrawiam serdecznie. To jest kolejna część z serii Sida Meiera Ice Patrol, dostępny na komórki na PC. Ja gorąco wszystkim fanom myśliwców, strategii turowych, heksów polecam. Hej, trzymajcie się.